telefony dzisiaj od rana dzwonią. Ruchome radio, obrotowe radio. Wszystko pięknie. I skąd ty telefonujesz do nas? Bo Ania z Fabianic wiemy, gdzie są Fabianice doskonale. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Fabianic i Łodzi i okolicznych miejscowości. Krzysiu, posłuchaj raz jeszcze pytania, bo wiem, że ty na pewno pamiętasz pytanie, ale może któreś dziecko zapomniało. Krzysiu, kto zamyka nam drogę do Pana Jezusa? Mam dać ci podpowiedzi, czy powiesz tam? Powiem. Dobrze. Słucham. Gra. Bardzo dobrze. Dobrze, no to... O, to się zaczyna ostra jazda. Tak poza konkursem, a jest jakaś metoda, żeby z tego grzechu się oczyścić? Co musimy zrobić, żeby ponownie mieć dostęp do Pana Jezusa? Także Wisio powinien mieć teraz taką wiedzę, że trzeba go ostrzec, żeby teraz nie przychodził po alkoholu. Nie, on już teraz nie przychodzi. Mówię ci, jemu musiało... No ale on ciebie otumanił, no bo jak on będzie miał pieniądze, to się nażre i wtedy się nachla. Zobaczymy. Ja mówię o problemie, żeby w ogóle po alkoholu nie, bo nie wpuszczę, zadzwonię na policję i mówię, że ze skargą proszę do OPS-u, że była interwencja, że przepija pieniądze państwowe i te babki pójdą siedzieć, bo będą musiały oddać pieniądze, a jego puszczą tylko w zakratki do tworek. No nie zakładaj. Właśnie trzeba założyć taką sytuację. Ale zawsze każdemu się daje szansę. Bóle żołądkowe są tak Pijakowi się nie daje szansy. Bóle żołądkowe są z braku gospodarności, że wszystkie pieniądze przepił. Ja mówię o bólach brzodowych. Brzodowych, żołądkowych, odwracanie uwagi oznacza bronienie pijaka. Nie ma inaczej. Także proszę Państwa, my musimy wiedzieć, że pijak jest od nas mądrzejszy, chytrzejszy, bardziej przebiegły i będzie robił wszystko, żeby na wódkę zdobyć. Potrafią żebrać pod kościołem, potrafią kraść i naprawdę do bólu udawać niewinnych. To jest taka psychologia. Proszę pójść na lekcję AA. AA. Ale to nie o to chodzi, żeby siedzieć na klozecie i puszczać bomby na Irak, tylko AA. Tam dostaniesz kawy, się napijesz, u tych białych sióstr tam w domu Słowa Bożego naprzeciwko Uniwersamu, którego już nie ma, będzie drugi nowy, były spotkania AA i tam się można było napić kawy. No i zaczyna mówić nauczycielka, pani profesor, proszę Państwa, ja i moja koleżanka też jesteśmy byłymi pijaczkami. Także proszę Państwa. No, a to trzeba odwagi na takie wyznanie. Także, proszę Państwa, miałyśmy straszne problemy, udało się nam wyjść z tego, no i chcemy pomóc innym ludziom, także witamy Państwa serdecznie, proszę, dookoła stołu, każdy powie dwa zdania o sobie, jakie ma problemy. Także jestem pijaczką od na przykład 2 lat i proszę Państwa, wypijam jakieś tam, stoją piwa pod kioskiem, wypijam denaturat, jak mam pieniądze, to kupuję, dlatego też... To się nazywa Matka Boska. Wiesław Przybyłowicz ma straszny dramat, jak nie ma na ten jeden denaturat. On strasznie rozpacza i będzie robił biedaka, no że tak samo jak ten Zelewski. Dlaczego on tych żebraków wysyła pod kościół i dlaczego Zelewski umie mówić, że nie mam? Dlatego, że tak żebracy mówią. Nie mam, to znaczy, że ty masz mi dać, bo jak powiesz, że masz choć 5 zł, ona ciebie, o, to ci wystarczy. To wtedy nie ma co żebrać pod kościołem. Także Państwo zobaczacie, ci żebracy chytrzy są. Ja kiedyś miałam w Białymstoku pod kościołem farnym siedziała na drewnianej jakiej dykcie właściwie papierowej i chodziła do banku, robiła siku. To ona była taka chytra, że mówiła, że ksiądz jej krzesło zabiera tutaj i chowa gdzieś tam do kościoła, a tutaj jej dadzą 30 groszy, bo dadzą takiej Rumunce 2 złote, a mnie dadzą 30 groszy. Jaka ona biedna! A tam wszyscy ją znają, bo ją rodzina z domu wyganiała. Ogromną willę, ona już umarła, i po prostu wyganiali ją na żebry. Była bardzo bogata. No.
A ludzie tak przejeżdżają, nie zastanawiają się. Tak. Kanapki jej przynosili, ona nie lubiła jak ktoś, ale musiała coś zjeść. Ja jej dałam raz, taka kaszanka była, bo tam takie trzy tłuste atletki gotują, jakie pyszne pyszności. No i kaszankę, ja mówię, o kaszankę. One, och, dziękuję bardzo, że tak lubię. Też. Także będziemy się kręcić tutaj dookoła, proszę Państwa, srać, pierdzieć i my nigdy nie zrozumiemy umysłu pijaka, który nas zawsze w konia zrobi. Wyroluje, że on biedny, że on nie ma, że on jest pokrzywdzony na świecie, najbardziej, że on jest pokrzywdzony na świecie. A to też jemu to nie ma co mówić, bo to wiesz, to tylko może ci dać po pysku, bo to przecież on odruchowo to robi i też nie zastanawia się. I to wtedy się błąd nakłada na błędzie. Także proszę bardzo kształcić się na studiach wyższych AA. A jesteśmy przecież w Polsce, a to akurat, proszę Państwa, zaczął się Wochenende, już praktycznie od czwartku czekają na to, żeby tu nad Wisłą pochlać piwa, wina, wódki. Proszę Państwa, potem idzie to łajdactwo, pijactwo, takie wrzeszczy. Co sekunda, krwa, krwa i pod tymi drzwiami, nawet widać pod drzwiami BW na dobrej 56 Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Co to za towarzystwo? Oni też bluzgają, też palą papierosy jeden za drugim i taka Żydówa książki układa i co sekunda wychodzi i tam kopci te papierosy, a kaśle jak czołg za tymi książkami, że te dziewczyny to się oglądają, kto to tak kaśle, a to ta baba chuda, oczy wielkie, okulary, jakaś Żydówa, to widać i ona tak głośno kaśle, że to przecież tam ludzie nie mają raczej tych słuchawek pozakładanych, chociaż mogą mieć z tego powodu. To kaszle i przeszkadza. A w bibliotece ma być cisza, to nikt tego nie wiedział. Gdy tylko ktoś nawet SMS nadaje, pi, pi, to zaraz przyleci służebniczka diabła, bo... Dobrze, że ją denerwujesz tymi króliczymi uszami, po prostu do dyrektora poszedł SMS, nie jeden. Ale dyrektor jest głupi, bo dyrektorzy to rzadko kiedy czytają cokolwiek na temat swojej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. No nie ma, nie ma. 60% powierzchni kraju pokrywają zespoły naturalnej roślinności. Są to niewielkie obszary w Karpatach, gdzie stady i czapry. To bardzo ciekawy, mądry człowiek. Oraz nieco większe to województwie białostockim i suwalskim. Szczególnie Puszcza, Białowieska, Augustowska i Dolina Biedy. Około 8,5% powierzchni kraju to obszary, na których stan środowiska przyrodniczego zalicza się do naturalnego. Dalsze prawie 19% to tereny przejściowe pomiędzy stanem naturalnym wymienionym przez człowieka. W ustawie 73% to obszary zdominowane działalnością gospodarczą o wyraźnie przekształconym stanie środowiska. 50% to tereny ulegające degradacji. A teraz o grzechu ekologicznym. Grzech ekologiczny w rozumieniu teologiczno-moralnym. Pojęcie grzechu ekologicznego zakłada, że istnieje porządek ustalony przez twórcę i określający prawdę i przeznaczenie wszystkich stworzeń, obowiązujący człowieka moralnie, czyli jako człowiek. Ułamujący się z tego porządku prawo moralne. Nie redukuje się bynajmniej do prawa przyrody,
któremu człowiek podlega na mocy konieczności fizycznej, jak na przykład prawo brać czasu. Człowiek swoim rozumem jest w zasadzie zdolny rozpoznać prawdę bytu i całościowe ukierunkowanie widzialnej rzeczywistości kuzysu. Jednakże objawienie świadomości w tym zakresie jest osiągnięte. Ja specjalnie. No też takie gadanie, baranie. Dobra, już lecę, ja nie gadaję. Jest tym miejscem pojawienia się życia jako daru Boga. Jest tak, już jesteś sama w życiu, to już stary. Trochę mi się znudziło na planie błotku. Jednoczenie z Bogiem. Wreszcie jest jako dom człowieka, sanktuarium życia, ponieważ w pewnym momencie historii życie objawia się jako własne imię Boga. Życie, ukazane w tej niewyczerpanej wiemy, jak to czyni encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II w Kandydium życia, posiada swoją przeciwną historię, w której centrum następuje wydarzenie wcielenia synagogowego. W tym wydarzeniu Bóg sam oddaje się człowiekowi, by jego życiem odwzięcie nad śmiercią. Tytuł Sanktuarium Życia przysługuje w sposób szczególnie rodzinie, zwłaszcza sakramentalnej, której przez dar łaski Bóg jest obecny jako źródło życia i miłości. Czyni więc prawo moralne, wymagające od człowieka respektu i pokonywania dla świata jako stanowiska życia, jako poszerzonego domu rodziny ludzkiej, ostatecznie jako miejsca objawienia się Boga. Ojciec Święty podkreśla, że w odniesieniu do widzialnej natury jesteśmy poddani prawom nie tylko teologicznym, ale także moralnym, których nie można bezkarnie przekraczać. Oro świat jest miejscem objawienia się Boga i jego trwałej obecności, stojącej u podstaw daru istnienia. Oro świat nie mogę. Tak już lecę. Przemawia do człowieka. Oro świat widzialny jest miejscem przyjścia synagogowego i zamieszkania Ducha Świętego w świątyni ludzkiego ciała. Stąd nie ma wątpliwości. Jak widzialny jest naszykowany wymiarem świętości. Nie jest to sakrament, jaka lęda, no nie odpuści. Tamtym Chrystus nie został stworzył, lecz świętość symbolu, który mówi o Bogu, świętość przez uczestnictwo w dalszej istnieniu, a także świętość przez konsekrującą moc obecności wcielonego Słowa i Ducha Świętego, Pana i Jezusa. Świat więc nadaje się do tego, by przez kontemplację odkryć w nim tajemnicę Boga, tajemnicę, która absolutnie przekracza świat, a zarazem rozstrzyga o jego prawdzie i wartości. Mówienie o grzechu ekologicznym jest więc uzasadnione, jeśli grzech polega na działaniu, które jest w tej istocie odrzuceniem i zaprzeczeniem świętości, do której powołany jest człowiek. Grzech ekologiczny nie redukuje się w żadnym razie do konstrukcji czysto naturalnej, którą można pojąć jako tylko grzech filozoficzny, którego pojęcie lansowano już w wieku XVII, dopóki papież Aleksander VI nie orzekł, że taka koncepcja grzechu nie obraża tylko rozum, a nie dotyka świętości Boga, jest przeciwna nauce katolików. No to jak masz klucze, to możesz wejść, no. Wynika z faktu, że na człowieku spoczywa specjalna odpowiedzialność za świat na podstawie powołania twórczego, o którym mówi Księga Rodzaju. Człowiek miał być w imieniu Boga samego i jego mandatu Panem i Królem Stworzenia. Reprezentuje więc Boga wobec świata pod warunkiem, że respektuje Boży plan wobec całego stworzenia. Istotnym założeniem jest uznanie świata jako rzeczywistości stworzonej przez Boga osobowego. Pociąga to ze sobą uznanie radykalnej różnicy między światem a twórcą, a zarazem dostrzeżenie w świecie płaszczyzny spotkania ze twórcą na drodze zrozumienia prawdy bytów istniejących jedynie z daru Boga.
nie może człowiek nigdy sam czynić siebie Bogiem, ani przypisywać godności w ogóle jedyne 300 zł zgubił. Nie ma także mowy. Na Derwisław. Możesz mu powiedzieć, że jeszcze wyjątkowo te 300 zł ci ktoś zwrócił. Bo on tu szedł na klatce, dziad siedział na schodach, wypadł mu portfel, ktoś napisał kartkę, że jest z administracji portfel. Nic nie jest powiedziane, czy tam są pieniądze. Nie, no oczywiście, że nie. Żeby mógł zafundować znaleźne tak zwane. Ale uczciwy człowiek oddał i on nawet wracał się klatką, to tych pieniędzy nie zauważył, a może ktoś już podniósł ten portfel i pan napisał kartkę, że zaniesie. I tak może było. Ale on, klucz mu tutaj spadł pomiędzy nogami, pijak, nie mógł wstać ze schodu, nie mógł wejść. No, to o czym my tu mówimy? O czym, nad kim my się tu litujemy? Pijak, on potem dostanie pieniądze, nachla się. I będzie mógł pić, znaczy nażre się i potem będzie mógł pić. A ci przyniesie raz kurczaka, oj, całego kurczaka opieczonego, wyżarł tamte jakieś kości same przyniósł i on myślał, że to na tydzień, a tam jeszcze w domu jest kurczak. No taki jest durny. Tak, to nie jest durny. Nie jest proste. Trzeba sobie tylko wyobrazić, że pijak chce dominować, panować. No tak, nie może, to trzeba umieć mu powiedzieć. Cechą wyróżniającą tę działalność związek z tajemnicą życia, jako ukrytą wewnętrznym porządku widzianej natury. Człowiek może swoim działaniem dotknąć tajemnicy życia bezpośrednio. Lecz, czyli zespołu uwarunkowań umożliwiających istnienie i rozwój życia. Tajemnica życia jest związana z człowiekiem jako istotą duchowo-materialną, a zarazem wspólnotowo-społeczną. Życie może zostać zaatakowane w podwójny sposób, ze względu na fakt, że człowiek jest mieszkańcem świata i uczestniczy w jego prawach warunkujących... Bo ci nie powiedziałam, żebyś na górny nie zamykał. Ciągle jak ci coś dam, to są jakieś problemy. A gdzie ta kartka? Jest. Ona mi przy górny tuż mi zabrała. A co mi tu dajesz tu? To jest duplikat. Ten numer trzeci. Tak. To jest duplikat. No ale tamten dałeś, a tamten był zablokowany. Ja tego odblokowałem. Odróżnia się ekologię w sensie ogólnym. Słuchaj, jak będzie... To jest duplikat, bo tamtej karty, którą zgubiłem, to je, ona jest nieaktualna, że sobie poprawa, to jest tak. No to ja wiem, ale po co ty zgubiłeś? No zdarza się. Abonament zgubić i nie wiedzieć, nie pamiętać? A kto ma pamiętać? Ciotka? Klotylda? Jak będziesz miał nawet na te dwie karty, to i tak będziesz musiał mieć ten numer. Dokonujący się na płaszczyźnie... Nie, on jest Orange. Orange wystarczy. Play to ty możesz mieć. Ale kupowałeś sam Play i nie chcesz mieć Play? Sam kupowałeś? Ty nie możesz mieć? Ty lubisz Play'a, to ty mniej sobie Play'a. Ty masz... Duna ma główny klucz, to mi czas wychodzi na duma. No ma ze sobą teraz, bo się nauczyła, że... Co za małpa jedna? Ze względu na wewnętrzne przestrzenie... No gdzie ma? Nie ma. Zasypało na gazę, że wszyscy ludzie słyszeli ją. Tak? Czyli prawo życia ukrytych w widzialnej naturze. Jak temu starza się jemy? Ona nawet nie wie o tym, ona zaraz to atakuje człowieka jako podmiot życia. Ja ją opierdoliłam, ona wie, że tu nie wolno krzyczeć, a ona krzyczy. Prawa świata wspólnego. Ona wie, co ma robić, bo durna baba uparta, to każda tak powie, że ja wiem, co mam zrobić. Prawda, że tu stworzony jest. Durna baba uparta. Masz, jest. To jakieś przyszło jakieś sądu, ona mi tego listu nie wydała, że ty masz. A ty chciałeś go odebrać?
Ale jak na nazwisko inne, to się tu kładzie mi na stoliku, a nie zabiera się po całej Warszawie się wodzi. Też awizo dotyczy listu poleconego, to jest poważna sprawa. A ty wozisz, a jakby, gdybyś umarł? Powiedziałem, że za twoją kuzyna. A, ale to nic nie da. Musi być to samo imię i nazwisko, czyli do tej osoby. A ty tego jakbyś nie wiedział. Nie da ci. Ona powiedziała, jakby list nie był ze sobą, to tak to by mi wydawać, bo nie był ze sobą. No, no, no. O co to leci? Tatu, ja wszystkich was poprzepierdalam, bo mi się to po prostu nie podoba. A wizo to jest do osoby, to nie jest, że ktoś może to wziąć. Jaki został wpisany w kurczu po tamtych światach. Tyle żyjesz, nie rozumie, że ci nie da. I poleciałeś tam. Że grzechem, naruszając środowisko życia, jest równocześnie negacją pracy stworzenia. Chodzi tu nie o jakąś interpretację tej pracy, lecz o jej odrzucenie poprzez określony charakter interwencji stworzony po rządy grzechu. Negacja pracy stworzenia jest najbardziej widoczna w takich działaniach, które wyrażają satysfakcję nie przysługującej człowiekowi władzy nad rzeczami, czyli takiej władzy, która wytracza poza treść powołania skutek. Taka uzyskacja władzy jest równocześnie przywłaszczeniem daru, a ostatecznie unicestwieniem sensu daru, jaki jest wpisany w istotę stworzonej retoryce. Odrzucając dar, stoi się niezdolny do podstawy bezinteresownej afirmacji duchu na miejsce kontemplacji. Dobra księżka zaczyna zbudować się do stosunku do świata, podejście nacechowane tylko siły, pragnieniem władzy i korzyści. Kilka świadomość taką, a więc rzeczywistości stworzonej i świat degraduje się do zbiorowiska bez kształtu wzroku. Znakomity wywód na ten temat znajduje się w Ewangelium Wite. Taki stosunek do świata, te sprzężenie zwrotne, powoduje w samym człowieku zafałszowanie prawdy antropologicznej i utratę świadomości powołania. Człowiek, deformując byt stworzony, tym samym deformuje siebie. Źródło zła, i najpierw człowiek. Ukorzeni bez myślnego niszczenia środowiska naturalnego i błąd antropologiczny, jaki są się święty w tym tytułu sami. Jest to teza. A ten 67 to czyj to numer? Twój? Grzech człowieka powoduje zepsucie świata. Człowiek oddalający się od Boga. A ten to jest twój? 67? Do odczytania w rzeczach widziałem przesłania niewidzialnego Boga, który jest twoim. Odrzucenie Boga powoduje degradację życia, działaniem się, natury, świata. Odrzucenie prawdy stworzenia w najgłębszym przeczeniu to jest odrzucenie tajemnicy świata i swojego istnienia. Idzie za tym degradację natury ludzkiej, a więc potoczy, depersonalizacja ciała, deformacja etosu płci. Ale ciągle zajęty był ten numer, ja myślałem, że Radio Z do mnie dzwoniło. Przez 7 z mojej matki, no. Już to był ten numer, twój, dobra, już tam. Ona nie dzwoni, bo tego numeru ona nie ma. To jest mojej matki. Symbolem odnoszenia uniwersalnym i kreska sobie stanie ten świata życiowy. Człowiek istnieje w świecie. Że umiera? Ale istnieje w człowieku poprzez jedność praw warunkujących istnienie życia w całym świecie. Prawa życia szczepionego powodnictwem nabierają charakteru praw moralnych, bowiem człowiek odnosząc się do nich, odnosi się do samego siebie, jak to da się stwierdzić już na gruncie etyki filozoficznej. Człowiek potrafi zachować swoją ludzką pozycję wobec świata, pozycję prymatu, a nie dominacji, jedynie przez posłuszeństwo prawom moralnym, dzięki czemu osoba ludzka zachowuje swoją transcendentną wolność, czyli zdolność autonomicznego i bezinteresownego zwracania się ku prawdzie, dobru i ciemnie. Dzięki tym właściwościom osoba może funkcjonować w świecie nie jako element determinowanego mechanizmu, lecz jako podmiot kultury,
czyli twórczości potwierdzającej i objawiającej transcendencję osoby ludzkiej. Natomiast odrzucenie dyscypliny moralnej powoduje to, że człowiek, tracąc właściwą sobie wolność, staje się anonimowym elementem materialnej maszyny świata i poddaje całe swoje życie zasadzie dialektyki rozpętanych sił. Człowiek, a za nim sam świat, wyłamuje się z paradygmatu kosmosu i pogrąża się z powrotem w odkłon chaosu. Zatem rezygnacja człowieka z właściwej jemu drogi moralnego wzrastania we wolności przez prawdę i miłość nieuchronnie prowadzi do totalnej katastrofy ekologicznej, której nadejście jest już tylko kwestią czasu. Kiedy więc człowiek niszczy świat, który jest w nim, świat może tym łatwiej zniszczyć człowieka, kiedy ten zgodzi się na to, by być w tym świecie wyłącznie jego składowym elementem. Z tego powodu trzeba bardzo surowo określić skutki filozofii, a raczej ideologię, które pojmują świat czysto materialistyczny. Które tam idziemy? Gdzie? Do tego salonu. Ja muszę do lisa wybrać. Ty pies odbierzesz, a potem wyjdzie. Istotną przyczyną struktury grzechu są moralnie błędne decyzje osób i fakt istnienia takich struktur pogłębia i podkreśla odpowiedzialność osób uczestniczących w ustaleniu egzystencji takich struktur. Cywilizacja śmierci, o której mówił święty Jan Paweł II, jest taką strukturą, która zbudowana jest na błędnych decyzjach osób i stanowi społeczne wcielenie grzechu ekologicznego, uderzającego przede wszystkim w rodzinę, jako najbliższe człowiekowi środowisko życia. Można powiedzieć, że istotne zło dzieje się wewnątrz ludzkiego świata, który tym samym przestaje być ludzki. Natomiast obraz ekologiczny świata zewnętrznego jest tylko bardzo niedoskonałym i cząstkowym odbiciem tego, co kryje się w sercu ludzkości. Najcięższym grzechem ekologicznym jest bowiem odrzucenie daru życia ludzkiego. Logika tego grzechu zawiera się głęboki sens polegający na odrzuceniu samego przede wszystkim własnego człowieka, a ostatecznie odrzuceniu Boga jako dawcy życia. Ale ona powiedziała, że to jest prawdziwe, to może nawet na zarobki wziąć, na rady. Wyraził opinię, że niszczenie środowiska ludzkiego nie powinno stać się należytej uwagi. Co miesiąc płaci 190 zł, a należący do ludzkiej natury. Pojawia się w tej stwierdzeniu często podkreślane przez papieża, że człowiek jest dla siebie samego starym odtrzymaniem od Boga i dlatego musi respektować naturalną i moralną strukturę, jaką został wyposażony. Człowiek otrzymuje od Boga swą wysoką godność, a wraz z nią zdolność wznoszenia się ponad wszelki porządek społeczny, dążeniu do prawdy i do dobra. A na radę to czyli 4 raty co miesiąc. Pada na znaczenie rodziny jako pierwszej podstawowej komórki ekologicznej, której kształtuje się całe społeczeństwo ludzkiej osoby. Na poziomie rodziny, ekologia ludzka ujawnia swoją istotną cechę, mianowicie świętość. Rodzina bowiem została nazwana państwa. Na dwie karty są najważniejsze. Z tego punktu widzenia najbardziej radykalnym złem jest niszczenie rodziny, niszczenie życia, które z woli Boga przychodzi na świat w rodzinie. Zaatakowanie życia posiada przeróżne formy, które były omówione w Ewangelium Vitae. Jednak już w Sempertimus Annus mówi papież o kryzysie moralnym uniemożliwiającym doskonałe pełnienie misji rodzicielskiej. O redukcji potomstwa do płaszczyzny rzeczy, które można posiadać. O strategii taktyce zmierzającej do unicestwienia źródeł życia. O pozbawianiu życia dzieci nienarodzonych.
o polityce antynatalistycznej posługującej się różnymi formami nacisku, a nawet przemocy. Tak? Że kampania ta nosi znamiona wojny chemicznej prowadzonej do zniszczenia życia wielu milionów bezbronnych i kobiet. Zarzuty papieża kierują się przeciw pewnemu systemowi etyczno-kulturowemu, który ignoruje istotne cechy ludzkiej natury, grzech ekologiczny, wynikający z krytykowanego systemu etyczno-kulturowego, został bogato opisany w Ewangelii Wite. Papież czyni to w oparciu o paradygmat Stalina. Źródłem zamachu na życie jest nieład moralny stanu człowieka. Grzech Stalina godzi nie tylko konkretne życie człowieka. Zostaje bowiem zerwana więź pokrewieństwa duchowego, która łączy ludzi w jedną rodzinę, a której źródłem jest sam Bóg. Przez ten grzech wtrąca się w ludzki świat logika złego, która odtąd będzie zatruwać stosunki między ludźmi. Następstwem tej logiki jest kłamstwo, które ma być narzędziem pomagającym zakryć zbrodnię. To kłamstwo jednak w konsekwencji zaciemnia umysł, gdyż ten lęk, lęka się prawdy i wybiera drogę dobrowolnej ignorancji w zakresie prawdy antropologicznej. Jest oczywiste, że nie unikniemy następstwem tej postawy jest całkowity zanik solidarności międzyludzkiej. A co za tym idzie? Zanik poczucia odpowiedzialności za winę. Wszystko to, co obserwujemy w paradygmacie Kalina, jest obecnie w tym systemie etyczno-kulturowym, który jest odpowiedzialny za upowszechnienie cywilizacji śmierci. Pytanie Boga, skierowane do Kalina, któreś uczynił papież adresuje do współczesnego człowieka, aby uświadomił sobie obron i powagę zamachów na życie, których piętno nadal ciąży nad dziejami ludzkości. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Szczęść Boże, do usłyszenia. Dziękujemy bardzo serdecznie. Były to porady ekologa. Na antenie Radia Maryja prowadził je pan dr Leszek Kożuchowski. Jest 11:00. Słuchają Państwo Radia Maryja. Czas na serwis informacyjny. W Senacie odbędzie się dziś głosowanie nad ustawą o powołaniu Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji. W jej skład miałby wejść powoływany przez premiera przewodniczący oraz 8 członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm. Wczoraj w Senacie odbyła się debata nad propozycją przepisów. Zdaniem senatorów opozycji powołanie komisji narusza konstytucję. Z kolei według PiSu jest środkiem nadzwyczajnym, ale koniecznym, by naprawić krzywdę. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki wskazał, że ustawa już przynosi pozytywne efekty. Nagle się okazało, że samo powstanie takiego projektu powoduje, że przestały być wydawane decyzje reprywatyzacyjne w Warszawie. No można, można. Nagle kilka osób się zwróciło samo do organów ścigania, prawda? No teraz to my sobie coś przypomnieliśmy, prawda? Sama pani prezydent miasta stołecznego Warszawa doniosła do siebie na SKO, że ona sobie też już coś przypomniała, że coś tam jednak było nie tak z tą kamienicą, prawda? Dlatego, jak państwo widzicie, no ta ustawa już czyni cuda, jeżeli spojrzeć na te praktyczne wymiary tego, co nas interesuje. Wiceszef Resortu Sprawiedliwości akcentował, że komisja weryfikacyjna mieści się w polskim porządku prawnym. Głos Parlamentu Narodowego nie jest wystarczająco często i wystarczająco siłą wspólnej Unii Europejskiej, uważa Unijna Komisja do spraw Polityki Regionalnej Korina Kretu. Zdaniem Unijnej Polityki dialog pomiędzy Komisją Europejską a Parlamentami Narodowymi powinien być zinstytucjonalizowany. Korina Kretu omówiła wczoraj w polskim Senacie program prac Komisji Europejskiej na rok 2017. Tam nawet poczta złoty są telefony dotykowe. Unijnych instytucji z parlamentami narodowymi. Europoseł Jadwiga Wiśniewska podkreśla, że kierunek, który proponuje Unia Komisja, jest pożądany i może być ratunkiem dla Unii Europejskiej. Siła Unii, siła jej państw, zaznacza eurodeputowa. Ale oni mają głupie te... Telefon niedrogi, ale sprawdzać będą wszystkie twoje ciotki, czy jakbyś tu umarła, czy te ciotki by zapłaciły. A się pracuje na budowie, to też jest.
rozłożonej przeciwstawach, to migracyjnym stanie. No są, są. To wtedy można, tak. To wtedy można. Ja pytałem się o ciebie, czy tak też można. Ja pytałem, że jak on ma to... Dobra, już. Pytałem się, będziemy pokazywać. O dochodach to trzeba nie wiadomo gdzie pisać. To nie jest tak pod ręką ta firma. Można mieć, ale to... Unijni liderzy mają odnieść się do przyszłości Unii Europejskiej we wspólnej deklaracji przygotowywanej na wtedy będzie się on 25 marca. Ale w Warszawie premierzy grupy zeszehradzkiej przyjęli wspólne stanowisko, które będzie ich... Ja we euro nie kupuję, bo tam się wszystko psuje i tam gdzie te narady to też bardziej istotną i definitywną rolę parlamentu narodowego. Pieniądze uruchomione przez premier Beatę Szydło finansują skomplikowane procedury medyczne w Damaszku i Aleppo, powiedział ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Premier Beatę Szydło poinformowała się tego dnia zarządu włączeń przez inicjatywę papieskiego stowarzyszenia i przekazał 2 miliony złotych na podbudowę szpitala w Sydło. Profesor Waldemar Cisło na antenie telewizji Trwam wyjaśnił, że chodzi o pomoc dla 5 szpitali. Mamy No Jezus, kurwa, mecz, kolejcie. Nie dość, że ta pobita jeszcze to leci. Ksiądz profesor Waldemar Cisło zaznaczył, że dzięki działalności stowarzyszenia od 2010 roku Polska przekazała 10 milionów złotych na Irak i Syrię. Trzynaście organizacji broniących praw człowieka wezwało Radę Praw Człowieka. Ile miałeś telefonów, ciągle jesteś niezadowolony. Ja nie rozumiem ciebie. Miałeś telefon taki duży, też był na 2 karty. Ale przesadziłem. Sprzedałeś go. Ogólna jeden. No to i na 2 sprzedaż też. Od października 2016 roku. W atakach na 3 przejście graniczne zginęło wtedy 9 policjantów. Podczas operacji wojskowej po tych wydarzeniach siły bezpieczeństwa Birmy dokonywały zbiorowych gwałtów i zabójstw, stosowały tortury i pali wybrane przedstawicieli muzułmańskiej mniejszości. Teraz 13 organizacji broniących praw człowieka w liście skierowanym do przedstawicieli Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie chce ustanowienia komisji z mandatem ONZ. Według działaczy jest to minimalny wymóg zagwarantowania sprawiedliwości i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Właśnie. Dziś w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane w strefie nadmorskiej oraz na północnym wschodzie Polski zachmurzenie duże i deszcz, a na północnym... Nawet taki numer jak miałeś z Play, a tak byś tak nie używał pół roku, to by nowy kalek w rejonach podgórskich dziś od 8 do 11 stopni. Wiatry słabe i umiarkowane na wybrzeżu umiarkowanym. Nie pamiętasz, że miałeś 0,43. To ja wiem, że miałeś 0,43, a ty nie pamiętasz. Więcej informacji na www.radio.pl. Potem jeszcze oponujesz, zaprzeczasz, że nie miałeś tego telefonu. No to kto ma o tym wiedzieć? Uwaga, młodzi słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam. Zapraszamy was dziś serdecznie. Ja nie wiem, ja w tym orędzie spytam, czy ona ma jakieś telefony na przykład na 2 karty. Do faktu, że nie ma przedstawicieli grupy domyślnych. Dyskusję kontynuować będziemy o 21:30 w audycji Kazu Przerastania w Radiu Maryja. Pamiętajcie, no ale już masz jedną. Programy Westerplatte Młodych w telewizji. 78. Godzina 21:30 audycja Czas Przerastania w Radiu Maryja. Nie może was zabrać. A ty coś jeszcze chcesz? No.
Godzina to są 11.07, proszę Państwa, wszystkiego razem bardzo mamy praktyki plan, co ja mam, proszę Państwa, w reżyserce dwoje i to małżeństwo. Telefony sprzedaje, jeszcze coś w ogóle nie trzyma się kupy, bo to nie ma sensu. Tak, Kaliszu, a dzisiaj jest tutaj, no i tu dwie osoby w studiu. Tak. Pani na imię? Anastazja. A jak ja? Anastazja. Anastazja. Także proszę Państwa, dzisiaj ten ojciec Rydzyk od rana, no ale musicie go słuchać, no bo nie ma tu prawosławnych, to oni w cerkwi, ani Świadków Jehowy, ani Mormonów, ani Ewangelików, to musicie słuchać. Tak, jestem na Bastik i jestem na trzecim roku dziennika. Na trzecim, to będzie licencja? Tak.